Witam Was serdecznie. Jako, że w weekend udało mi się nazbierać trochę płomiennicy zimowej, to pomyślałem, że sobie zrobię takie a la kotleciki obtoczone w bułce tartej i smażone na patelni. Przeczytałem, że to właśnie płomiennica zimowa jest w smaku podobna do opieńki. Jako, że opiękę robiłem właśnie w ten sposób, postanowiłem, że zrobię właśnie też tak samo płomiennicę zimową. No to co będziemy potrzebować ze składników? Ameryki nie odkryję, jak powiem, iż będziemy potrzebować płomiennicę zimową i same kapelusze, bo trzony, przypominam, nie nadają się do spożycia, są zbyt łykowate, więc same kapelusze zbieramy tylko. Ja tutaj nie mam zbyt dużo, bo ja jeszcze jej nigdy nie jadłem, może mi nie zasmakuje, szkoda by było dużo grzybów wyrzucać, po co mają się marnować, niech sobie tam dalej rosną, jak zasmakują, to zawsze można pójść, zebrać sobie troszkę więcej i dalej je spróbować. Drugi składnik, jaki będziemy potrzebować, to jest oczywiście mąka i trochę soli. Tutaj na łyżeczce widzicie, że już sobie przygotowałem pół takiej łyżeczki soli. I jeszcze tu możecie zauważyć, bo sobie pomyślałem, że tą płomiennicę zimową zrobię sobie na ostro. Mi została po ostatnich babeczkach ognista przyprawa, więc dodałem sobie tutaj do tej mąki, tej ognistej przyprawy. To później razem wszystko wymieszam i w tym będziemy obtaczać, ale to za chwilę. Dalej potrzebujemy jajeczko. Ja tu wbiłem jedno, może być potrzebne dwa i rozbłymłać tak sobie widelcem, żeby była jednolita taka masa, czy tam taki płyn, nie wiem, no jajeczko takie żółtkie, rozmieszać to po prostu. No i oczywiście będziemy potrzebować również bułki tartej. No i jak teraz przygotowujemy tą płomiennicę? No to bierzemy kapelusze, później obtaczamy w tej mące, którą jeszcze wcześniej sobie wymieszamy z obu stron, przekładamy do jajeczka, z obu stron również, do bułki tartej i taki przygotowany sobie kotlecik kapeluszowy odkładamy sobie na miseczkę. No ja teraz nie będę Wam tego pokazywał, jak ja się w tym wszystkim, że tak powiem, taplam, bo by było trochę śmiechu, pewnie ręce umorusane będą, więc wracamy za chwilę, jak już sobie te wszystkie kapelusze w tej bułeczce tartej przygotuję. No to wróciliśmy po krótkiej przerwie. Mamy już płomiennicę zimową obtoczoną we wszystkich składnikach. Ja jeszcze, jak możecie tutaj zobaczyć, posypałem jeszcze raz przyprawą ognistą. Powiem szczerze, lubię te rzeczy pikantne, dlatego to zrobiłem. Może będzie za ostre, no ale zobaczymy. Możemy przystąpić do smażenia. Tak jak tutaj widzicie, rozgrzałem na patelni masło, a następnie ułożyłem na tym rozgrzanym maśle płomiennicę zimową i tak będę smażył od 4 do 5 minut. A następnie przewrócę ją na drugą stronę. Minęło 5 minut. Obróciłem płomiennicę zimową na drugą stronę i będę smażył jeszcze też około 4-5 minut. No to po smażeniu przełożyłem płomiennicę na talerz, dodałem pomidorki, bo się naoglądałem MasterChefa i mam nadzieję, że wygląda to sympatycznie i równie będzie dobrze smakowało. Dziękuję, że byliście. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.